Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, jest takie powiedzenie, że właściciel pojazdu cieszy się dwa razy. W momencie, kiedy go kupuje i w momencie, kiedy go sprzedaje. I coś w tym jest. Gorzej, jeżeli ta druga rzecz, czyli sprzedaż pojazdu, nie udaje nam się, nie ma chętnych lub też stan techniczny daleko odbiega od właściwego, nie chcemy takiego pojazdu na drogach widzieć. Musimy podjąć decyzję o właściwym pozbyciu się takiego samochodu. Zatem w dzisiejszym odcinku powiemy sobie, jak właściwie zutylizować pojazd. Zapraszam. Pierwsze kroki, jakie powinniśmy wykonać, to jest udanie się do Wydziału Komunikacji. W każdym Wydziale Komunikacji otrzymają Państwo wykaz licencjonowanych punktów demontażu pojazdów na danym terenie. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo tylko licencjonowany taki punkt wyda Państwu zaświadczenie urzędowe o demontażu takiego pojazdu. Tu przestrzegam właśnie przed oddawaniem samochodu do innych punktów, gdzie po części wcale nie jest to demontaż, tylko często auta są kupowane na tak zwane osoby słupy, gdzie odbiega się to z tym, co mamy zamiar, czyli zezłomować pojazd, prawda, żeby już na drogach takich pojazd się nie pojawił. Dlatego tylko licencjonowane punkty mogą wydać stosowne zaświadczenie, które Państwo przedstawią w Wydziale Komunikacji. Wytypowaliśmy już punkt, do którego się oddamy i oddamy nasze auto. Jedziemy do niego z kompletem dokumentów. Dokumenty, jakie powinniśmy mieć przy sobie. Dowód rejestracyjny, dwie tablice rejestracyjne, karta pojazdu, jeżeli była wydana. Oczywiście nie zapominamy o aucie. Jeżeli jeździ, no to jedziemy. Jeżeli nie jest w stanie o własnych siłach dojechać do punktu demontażu, niestety czeka nas holowanie. W punkcie demontażu samochodów samochód jest najczęściej ważony. Z tego tytułu, że auto powinno ważyć co najmniej 90% jego masy, tej, która jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym. Mówię co najmniej, bo różnie do tego różne firmy podchodzą. Jeżeli oczywiście nie będzie koła zapasowego, to się nic nie stanie. Gorzej, jeżeli wyjmiemy sobie silnik z myślą o dalszej odsprzedaży. To już jest znaczący ubytek w masie. I za taki ubytek takie firmy mogą nam policzyć dodatkowe pieniążki. Nawet do 10 zł za każdy brakujący kilogram samochodu. Nasz ukochany pojazd został już przyjęty. Przyszedł czas na wypisanie stosownych dokumentów. Obsługa takiego punktu będzie potrzebować dokumenty, które wymieniłem wcześniej, do wypełnienia zaświadczenia o demontażu pojazdu. Oczywiście takie przyjęcie naszego samochodu wiąże się z jakimiś kosztami dla tej firmy. Dlatego firmy płacą pewne pieniążki. Dodam, że można się targować, nie ma tutaj jakichś ustalonych cen. Wszystko zależy, co to za pojazd, w jakim stanie jest, jakie są perspektywy w sprzedaży ewentualnych części z naszego samochodu. Dlatego warto może nawet odwiedzić dwa punkty, aby uzyskać jak najlepszą po prostu cenę. Pojazdu fizycznie już nie posiadamy, ale mamy w ręku zaświadczenie o demontażu pojazdów, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli jest, tablice rejestracyjne.
Z tymi rzeczami udajemy się do właściwego wydziału komunikacji, gdzie pojazd jest zarejestrowany, w celu wyrejestrowania pojazdu z ewidencji. Składamy stosowny wniosek. Wniosek jest dokładnie taki sam, jak jest podczas rejestracji, z tą jedną uwagą, że wykreślamy po prostu odpowiednie słowa i wypełniamy taki wniosek łącznie, wypisując również załączniki, jakie przynieśliśmy. Taki wniosek jest rozpatrywany w trybie, można powiedzieć, natychmiastowym. Dostajemy decyzję urzędową o wyrejestrowaniu właśnie naszego pojazdu i można powiedzieć, że procedura, właściwa procedura złomowania się zakończyła. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, jest to polisa OC. Polisa OC dalej jest. Powinniśmy już po decyzji o wyrejestrowaniu z Wydziału Komunikacji udać się do naszego ubezpieczyciela w celu zamknięcia tej polisy. Przypomnę Państwu, że polisa OC jest obowiązkowa i należy to bardzo przypilnować tego, aby ta polisa również była zamknięta. Jeżeli ten okres ubezpieczenia naszego jeszcze teoretycznie, jeszcze powiedzmy mamy pół roku, są duże szanse, że jeszcze odzyskamy część pieniążków właśnie już wpłaconych za ubezpieczenie OC. Zazwyczaj ubezpieczyciele rozliczają to w ten sposób, że zwracają koszt składki za pełne, niewykorzystane miesiące. Dlatego warto tego nawet chociaż dla pieniążków zrobić. Sama procedura złomowania nie jest jakąś trudną procedurą, ale trzeba wiedzieć, w jakiej kolejności wszystkie czynności wykonać. Oczywiście samo złomowanie nie jest jedyną możliwością wyrejestrowania pojazdu. Polskie prawo jeszcze przewiduje inne, takie jak na przykład kradzież samochodu. W przypadku kradzieży może fizycznie nie oddajemy pojazdu, bo go oczywiście nie mamy, ale również po otrzymaniu notatki z policji o zgłoszeniu faktu kradzieży, a najlepiej z notatką o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży naszego pojazdu, z takim dokumentem z policji oraz z pozostałymi dokumentami, czyli dowód rejestracyjny, karta pojazdu, nie mówię tutaj o tablicach rejestracyjnych, bo też rozumiem, że ich nie ma. Z takimi dokumentami również udajemy się i wypełniamy stosowny wniosek o wyrejestrowaniu pojazdów i ostatni krok do ubezpieczyciela o zamknięcie polisy OC. Kolejny z przypadków, gdzie możemy wyrejestrować auto, jest to również kasacja za granicami naszego kraju. Również stosowne zaświadczenie jest potrzebne, jeżeli w języku obcym, musi być tłumaczenie tłumacza przysięgłego. I ostatnią chyba możliwością, gdzie możemy wyrejestrować auto, jest to zbycie pojazdu właśnie za granicą i rejestracja go za granicami naszego kraju. Także te przypadki, które wymieniłem, są dopuszczalne, jedyne dopuszczalne przez nasze prawo w przypadku, gdy chcemy wyrejestrować auto. Przepisy mówią, że raz wyrejestrowany pojazd nie może być zarejestrowany po raz kolejny. Oczywiście jest taki przypadek. Jest to oczywiście znalezienie skradzionego auta. W takim przypadku cały proces można odwrócić i ponownie cieszyć się swoim samochodem. O jednym jeszcze Państwu nie wspomniałem, otóż o terminach. Termin, jaki obowiązuje, jest to 30 dni od momentu, kiedy oddaliśmy nasz pojazd do punktu demontażu pojazdów. Mamy 30 dni na udanie się z dokumentem, który tam otrzymaliśmy i z dokumentami pozostałymi od naszego samochodu do Wydziału Komunikacji. I nie powiedziałem jeszcze Państwu o ewentualnych kosztach w Wydziale Komunikacji. Według moich informacji jest to około 10 zł kosztuje znaczek skarbowy na wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. I już teraz zupełnie na koniec proszę popatrzeć, jak kończą nasze ukochane samochody w maszynach do demolki właśnie, do przeznaczone do demontażu, do niszczenia tych naszych pojazdów. Proszę popatrzeć.
zadane con Mattia, poi mi trovo la vita non la Żegnając się z Państwem, mogę tylko dodać, nie róbcie tego pod blokami, nie róbcie tego w domu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.